Mami, łotka. Co to jest? No i dzień dobry, skoro widzisz ten odcinek, to znaczy, że zostawiłeś 5000 polubień pod ostatnim filmem. Jest godzina 7:25, a ja lecę z kolejnym odcinkiem z cyklu Poppy Playtime. Także mamy zagadkę do rozwiązania. Trochę mi to pewnie zajmie, zanim ją rozwiążę, ale cieszę się, że jesteś. Zostaw oczywiście polubienie, bo co 5000 łapeczek pojawi się kolejny odcinek z maratonu z Poppy Playtime chapteru 2 na tym kanale. Zagadki na razie są easy peasy, lemon squeezy, sadzonki. Dobrze, nieważne, to miało być takie. To było tu, nie? Bang. I teraz robimy tak. Tak. Bang. Od razu zabieram to ze sobą. To zabieram ze sobą. Tu potrzebowałem tylko dać prąd. I to tyle. To chyba tyle tej zagadki. That's right, ale easy, giereczka. Bardzo prosto, teraz mi się otworzą drzwi, prawdopodobnie. Jeszcze nie? To dokąd to szło? Co to jest za... To jest... Albo tutaj dojdziemy, albo już mam jakieś miejsce z chapteru... trzeciego Poppy Playtime. I dalej nie mam kasety. Czy ja mogę się teraz spokojnie rozejrzeć, na przykład za kasetą, żeby tu takowa była? Halo? Kaseta. Jedna czerwona kaseta i daję wam spokój. Skoro mam otwarte drzwi, to co mi się odblokowało? Chyba gdzieś tam. Chyba, że muszę wrócić. Może tak jest. Może tak jest, że... O, zobaczcie. O, no właśnie. Oj, bardzo źle. Oj, bardzo źle. Oj, bardzo jest niedobrze, źle jest. Teraz, ale ciemno. Ciemno jak w życiu. Dobra, ale zagadka... No właśnie. Kurwa. I asked you to play fair and you cheated. Great cheaters. Now we're going to play one last game. Ostatnia gra. Sick. Ja pierdyle. 4 Salceson! Nie znalazłem czerwonej kasety. Jeden już nawet nie powiedziała. Jest za mną? Ja pierdyle, biegnij. Biegiem do przodu, gdziekolwiek. Zbieraj! Coś! Zbieraj ze sobą. Nawet się nie odwracam. Dupa, dupa Jasiu. Do przodu jest dziura. Jak jest dziura, to ja idę. Wchodzę w dziurę. Za każdym razem, kiedy widzisz dziurę, wchodzisz, nie zastanawiasz się, nie zadajesz pytań. Jest dziura, wchodzisz, masz spokój. Fajnie, fajowo. I co? I jej nie ma. No i fajnie. I jak się bawić w hide and seek? To tylko like that. Like that, motherfucker. Like that. Like that, motherfucker. Dobrze, powoli. Okej. Okej, jest wajcha. Ciąg w dół. To się przyda, tędy. Dalej uciekam i ona niby mnie szuka. Jest tam na jakimś poziomie. Bardzo źle. Load game. Wracamy do znajdźki. Musimy. Musimy. Gdzieś dotarłem. O nie, tylko nie mów, że już jestem... O nie, nie wziąłem znajdźki. O nie. Oh no. To jest bardzo zła informacja. No szkoda. Ale dobra. Dobra, uznajmy, że jej nikt nie widział. Ja ją widziałem i wiem, że mógłbym ją podnieść. Po prostu tego nie zrobiłem. Więc niech tak zostanie. Staff only. Czy ona mnie dalej szuka? Trochę porąbane. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakaś wajcha. Jakieś kolory. Czerwony, żółty, niebieski, zielony. O, zobaczcie. Czerwony. Żółty, niebieski i zielony, wiadomo. To nie takie proste. Jakieś bezpieczniki. 4-4, 2-0, 2-0-4. O, a tu? A tu? 4, o! Numer 1
czerwony, niebieski, zielony, żółty. Czerwony, niebieski, zielony, żółty. Czyżby? Czerwony, niebieski, zielony i yellow. Is that? Yeah! No ale no przepięknie jest zrobiona ta gra. Ja już obstawiam, że to będzie gra roku. To będzie gra roku, a właściwie chapter roku. Okej, okay, powolę tęgo. Fucking shit. Nie, oj, i zarosło. Tak myślałem. I... Szybciej! Zapierdzie, ale wiem, gdzie mam uciekać. Jezus Maria. Jumpscare na najwyższym poziomie. Nobody's here by choice. Nikt nie jest tutaj z wyboru. Get up, wstawaj, zesrałeś się. Kolejny raz. Mój kciuk. Napierdyla mnie kciuk. O panie. To ty na mnie spojrzałeś. Czyli muszę podbiec i wciągnąć się prawdopodobnie tu, żeby na chwilę się schować, bo nie widzę innego wyjścia. Chyba, że gdzieś, nie wiem, kucnąć. 3, 2, 1. Mami long legs, shut the fuck up. A my spokojnie do góry. Może odrobinę szybciej, ale tupta. Dokąd nocą tupta jesz i mami long legs? Wciągaj się. Wytrzymaj. Nie widzicie. A my... Chciałem powiedzieć, zeskakiwać już i że my w drugą stronę. Ale jakbym zeskoczył, to by mnie złapała. A teraz? Jem zastawiła beczką własne drzwi. Poszła sobie. Idź stąd. Idź sobie. Mam nadzieję, że już jest bezpiecznie. Już jest bezpiecznie chyba, co? Jo, idę. Nie będę się zatrzymywał. Drzwi zamknięte. Myśmy są... O kuźwa, znowu, o kuźwa, znowu, oho, oho, hopsia, hopsia. Czyli co, bierzemy prąd, tu jest coś, o, mam zębatkę, jakimś przypadkiem wziąłem, tutaj, okej, okay. To jest piec, Jesus, mogę to otworzyć, Jesus, skakiwać tam lepiej, no, no nie, prąd się kończy. O co tu chodzi? O nie, znowu jakaś pierdziawa. Czy my będziemy coś tu produkować? A możemy tutaj użyć tego, co teraz podniosłem? Mianowicie... tego. Gear mold, zębatki. Nie możemy, pewnie w innym miejscu. Jakie rozżarzone węgle. Wyglądają jak rubiny. Przepiękne rubiny. Schody do góry. Coś tu... coś tu jest. I dalej nie mam czerwonej kasety. Będę o niej myślał. I o tej jednej znajdźce. O! Oho! Mold slot, czyli miejsce na zębatkę. Dobrze. Kuźwa, co to za wieliczka? Co tam się dzieje? Czy ktoś tam pracuje? Jesus. I co teraz? Teraz muszę odpalić piec? Chyba ją. Lepiej tam nie wchodzić. Przynajmniej teraz, jak się pali w piecu, coś tam się dzieje, coś tam się produkuje. Tu będę zaraz musiał prawdopodobnie iść. Tu mam jakieś kartki. Maintenance list, ensure. Please replace ASAP. Proszę czymś zastąpić. Prawdopodobnie tym, co wyprodukowałem. Jezus, jak ta gra mi idzie. Niesamowite. No i dopiero spojrzałem w tamto miejsce. A tu trzeba umieścić zębatkę, koniec. Tu jest najłatwiejszy poppy playtime, w jaki grałem. A tu mogę już zeskoczyć? A na przykład rzucić beczką w to? Teraz? To się nie zapada, prawda? Może i można by było tam zeskoczyć. No dobra. Aha, bo tu jest wajcha. Okej, okej, mami long legs. Tam coś się brzydko świeci, no bardzo. Czy tam coś jest dla mnie? Tak mi się tylko wydawało, chyba mi się wydawało. Dobra, idźmy dalej. 05. What up, buddy? What up, buddy? Hello. Obróciło mnie. Rurra. No nie mów. Nie mów. Nie. Balto. Walią! Czy... Co się wydarzy? Biegnie! Halo? Mami Longlegs na pewno się nie spaliła, bo tu nie wbiegła. To był głupi pomysł, bo prawie się zjarałem. Kończ! Kończ waść! O, dziękuję. Coś przypalone?
Gdzie ty kuźwa jesteś? Jak ty pobiegłeś na górę, jak nawet ja tam nie mogę wejść? Absurd! Można to zbugować? Wszędzie invisible wall, przemyśleli to. To tyle? Mogę zamknąć? Nie mogę zamknąć. Okej, okay, czyli ona się nie spaliła, nie wiem kuźwa gdzie się podziała. Wypieprzyła mi tu na ścianie. Mogę iść dalej, dziękuję bardzo. Kolejna wajcha. Okej. Okej. Zeskoczyć? Czy... Ona tam jest, prawda? Ja pierdyle! Czyli co, ciągnę wajchę? Jak ją wyczaiłem, jak dziki! To jest najlepsza rozgrywka, jaką miałem. Wyjdziesz? Zajebiste! O mój... Gdzie? Gdzie? Kurwa! To nie jest na moje nerwy. To nie jest stalowa psychika. Hi isl... Znowu coś odłączyłem. To od razu rura, ta? Rura i w prawo. Tu ona wyjdzie, możesz biec szybciej. Popatrz jak się czai do ciebie. Nie zwracaj na nią uwagi. Powoli, tam jest zarwane. Drzwi, tu już. O, o. Na dół. Na dół, ru... O, nie w tę stronę. Jezus Maria. Biegnij szybciej. Proszę bardzo, jaka łapa. Jaka łapa. Rura. Rureczka. O, rura. Co, gdzie no? A góra! Dobra, już wiem, o już wiem, spokojnie, zaraz do tego dotrzemy, jeszcze jedno podejście. Teraz, szybciutko, do góry, tutaj, na pewno nie tutaj, tu, o! Oj, oj, bardzo źle, ale wiemy co robić, Dobra, bęk, no i co? Jest, ale easy, I do dziury! Pyk! I my są dalej. Dalej trzeba uciekać? Chyba jo, nie? Oj, oj, oj. Oj, wajcha. Wajcha. Czuję wajchę. Możesz to podnieść? Fajnie by było. Wajowo. Oho. 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 Jaka cisza nagle nastała. To mi się podoba. Nie mam niebieskiej? Mam niebieską rękę. Ooh, yeah. That's right. Otwieraj. Możesz... O Jezus Maria! Zwolnij! 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 Dawaj wajchę! Dawaj cokolwiek! Co jest? A wciągnęło ją! Zmielił... Co narobiłeś? Ale gory, ale violent, cały tułów, mami, what ha... Co to jest? Co je... Holy shit! Co to jest, jakiś Killy Willy? Killy Willy! to jest Edward Nożycoręki! Ja pierdziele! Zabrał mami long legs. Sam już pewnie bliżej nie podejdę. Ale będzie bugowanie tej gry. O Jezus, co się będzie działo w chapterze trzecim? To jest... By 09. To jest chapter roku, moi drodzy. Nie będzie lepszej gry niż to. Nie będzie lepszej gry. Ja pierdzielę. To jest majsterklasę. Majstersztyk. Nie grałem w tak dobry chapter jakiejkolwiek gry. Po prostu nie grałem. Kaseta. Ida... To tutaj? Oho! Szybciutko! Log code 08502. Black code. In relation. Experiment 1006. Experiment 1006. Prototyp. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. Killy Willy go nazwę. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door,
She realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. To jest ona. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite potrafi the other specialist still drzwi. Being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. Okay. End of log. Czyli on jest bardzo inteligentnym obiektem ogólnie stworzonym. To jest 1006 obiekt. O kurde, coś tam usłyszałem, że she jeszcze, więc nie jestem pewien, czy to nie będzie czasem ona. No nie, no to już no bez przesady. To już nie może być tak, że... To już raczej spokojna nasza rozczochrana. Nie może być tak, że mami Longlegs powróci, bo nie ma możliwości, żeby powróciła. Trochę to wszystko jest tu poklejone przez nią. A, my jesteśmy na Train Station. To jesteśmy bardzo... I wszystkie trzy gry zrobiliśmy. I mamy zieloną łapkę. I... Coś jeszcze? O, hello. Hello, Poppy. Hello. Holy moly. Did you kill her? Zabiłeś ją? Tak, niestety. Good. Dobrze. I'll board the train. Okej, okay, co z pociągiem? We need to leave. Musimy stąd odejść. No. Chyba odpaliłaś pociąg, co? Tu coś mamy jeszcze podniesionego. Proctoring in the game station. Dobra, czyli z jakimi tymi się to może rozpędzać? Możemy dwa na raz? Super, mam nadzieję, że się udało. Tu jeszcze coś mamy ze sobą. Void. Tu mamy wszystko powsadzane do terminali. Tu może chcieli coś zrobić w trakcie gry, ale jednak zrezygnowali na czas. Mogę już zejść sobie spokojnie na dół. Czyżby z jeżdżalnią? My dochodzimy właśnie do pociągu, do momentu, w którym tak naprawdę, no, czekaliśmy na niego. Jeszcze nie było... Jedziesz? Jechałem tyłem, plecami. Nie wnikam, ale skoro już tak jest... Przepiękny pociąg. Ale jest zielona łapka. Oh yeah! A jeszcze ja tam... Zanim otworzą się drzwi, czy jest tu coś ciekawego? Co możemy na przykład odblokować sobie? Nie, Invisible Wall. Niestety, szkoda. Czy w pociągu kogoś znajdziemy? Ile tu można wsnuć teorii w ogóle wszystkiego? Co można zrobić z tą grą? To jest niesamowite. O, press tab to view train code. A, czyli tutaj mamy train code i zaczynamy od tego. Kissimissi, B i Mami Longlegs. A jak to możemy zmieniać? Tu na swapie? Chyba na switchu. Nie. O, w ten sposób to miało być. Druga opcja... Tu są jakieś kolory. Tutaj chyba kolory. A, coś zepsułem. Kod. Tu można zmieniać kolory. I czerwony, żółty, czerwony, niebieski. Czerwony, żółty, czerwony, niebieski. To by się zgadzało. I trzecia sekwencja jest tutaj. 1, 2, 4, 3. Czyli by było 1, 2, 4, 3. Czy to jest koniec? Czy to... Czy mogę jechać już? Ciuf, ciuf! Oje! Właśnie wyrenderował mi się pierwszy odcinek! Czy my... Nie mogę już nic nacisnąć, prawda? Jedziemy pociągiem! Holy moly! Guacamole! Jeżeli to jest koniec gry, to będą tylko trzy odcinki. Obstawiałem dłuższą zabawę. Nie złapałem jednej znajdźki i jednej kasety. Albo i dwóch. Nie wiem, ile kaset było. No i powolutku sobie jedziemy. Jakby nie patrzeć, to będzie skręt w prawo, czy gdzieś w lewo bardziej. Aha, that's right. Zmierzamy do chapteru trzeciego. Tutaj trasa pokazuje, że mamy iść prosto. Mogę za to złapać. Możemy zrobić, pociągnąć jeszcze za wajchę. To jest jakiś hamulec. To jest, zazwyczaj w pociągach to jest takie do dzwonienia. Tą parą. Okej. Uratowałeś mnie. Jesteś perfekcyjny. Zbyt perfekcyjny, żeby cię stracić. Przepraszam. Nie mogę pozwolić ci odejść. Tam był wyjazd? Nigdy takiego kogoś nie poznałam.
Wiesz, jak długo byłam tu utkwiona? Za długo. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. Miałam dużo czasu, żeby pomyśleć, reflektować i pomyśleć o tym, jak jest być wolną. Straszne rzeczy się stały. Ale wiem, że cokolwiek będę chciała zrobić, będziesz mi potrzebny. Halo? Przerwało? Nie wiem, gdzie byłaś, kuźwa. Czy w wentylatorze? Czy my się rozpędzamy? Nie jest to dobry znak. To jest bardzo zły znak. To jest hamulec ręczny. Popatrzcie, nic nie działa. Bardzo źle. Ale rura. Ale... O-o. Niedobrze. O-o! Przeciążenie! Przeciążenie! 4G! 5G! Jaki masz internet? Co się dzieje? Mogę coś nacisnąć? Ostrzeżenie! Niebezpieczna prędkość! Zatrzymać pociąg! Tutaj? A złap jednocześnie to i to. Hamuj! Niedobrze! Chyba się wykolejamy! Widziałem śladowe ilości czerwonego trunku. Może to wino, a może i krew? Rozmazało migały. Playcare. Pokazali mi Playcare nie bez powodu. Playcare. Co się będzie znajdowało w Playcare? O nie! Tak się nie robi! Tak się po prostu nie robi. Chapter 2. Fly in a web. To jest najpiękniejszy chapter, jaki kiedykolwiek wyszedł. Poziom trudności nie był jakiś zatrważający, ale gra jest perfekcyjna. Oj, perfekcyjna. Hello Neighbor ma się od kogo uczyć. Niesamowite. Niesamowite. Ogromne brawa. Nie wiem, ile będą trwały napisy, ale już teraz mogę wam powiedzieć, że jeżeli będziecie chcieli więcej albo cokolwiek innego, żeby pojawiło się na kanale właśnie z Poppy Playtime, chapteru drugiego, czyli jakieś ciekawostki, ukryte rzeczy i może, nie wiem, żeby przejść sobie to jeszcze raz podgrywać jakieś postacie dodatkowe, może właśnie tego Killy Willy, jak go nazwałem, nie mam pojęcia, jak się będzie nazywać, ale by była beka, jakby się nazywał Killy Willy, bez kitu. W każdym razie bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, tak jak mówię, jeżeli chcecie więcej, zostawcie szybko polubienie pod tym filmem, no i jutro, właściwie już dzisiaj, właściwie już teraz, zapraszam was na maraton, a właściwie już koniec tego maratonu, bo oglądacie ten film prawdopodobnie jako ostatni. Coś pięknego, te wszystkie trzy filmy wlecą jak najszybciej na YouTube'a. Niesamowite, niesamowita gra. Ja również dziękuję, że pozwoliliście mi zagrać. Oczywiście dziękuję również twórcom, mobowi za kody, Brianowi i tak dalej. Także bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych chapterach na moim kanale. Tyle nam zostało, tyle nam zostało. Trzymajcie się, łokieć, na razie, zostawcie dużo polubień. Hashtag chapter 3, bo niedługo wyjdzie chapter 3. Niedługo, pewnie znowu za pół roku, ale na pewno się go doczekamy. Trzymajcie się, na razie, łokieć, do zobaczenia i oglądajcie odcinki na moim kanale codziennie o godzinie 15 i w weekendy o 10. A w wakacje daily o 10. Na razie, buu!